Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dziś będziemy testować kolejny jasny podkład, tym razem troszkę z droższej półki cenowej, bo ponad 100 zł. Przed Wami krem BB w oli Botanica Drop of Perfection. Bardzo byłam ciekawa tego kremu pielęgnacyjnego, który ma być wygładzający, kryjący. Jeśli jesteście ciekawi, jak wypadł test, moje pierwsze wrażenie, to zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Zanim zacznę nakładać ten krem BB na twarz, zanim sobie go przetestujemy, krótko Wam powiem, co tutaj jest napisane na kartoniku. Ogólnie ten krem BB bardziej się skupia na takich długofalowych działaniach, jak wygładzenie skóry, spłycenie zmarszczek, napięcie, regeneracja. Takie typowo anti-aging działanie. Mniej tutaj jest w ogóle napisane, bardzo mało jest napisane o tym, jakie podkład ma dawać właściwości. Jest on przeznaczony do cery tłustej, mieszanej i normalnej. Według producenta daje on satynowe i długotrwałe wykończenie. Wygładza nierówności skóry, poprawia jędność, elastyczność, zwęża pory. Po regularnej aplikacji działa antyoksydacyjnie, anti-aging, bezzapachowy, dostosowany do potrzeb wrażliwej skóry. Jest oczywiście w składzie też kwas hialuronowy, jakiś kompleks cyklopeptydów, więc peptydy to zawsze jest super składnik w produktach. Fitoaktywny ekstrakt z niebieskiej stokrotki i ekstrakt z kwiatu porcelanowego. Nie będę się zagłębiać dokładnie w składniki. Możecie sobie to przeczytać na stronie. Ja się oczywiście dzisiaj skupię na tym, co na moim kanale jest najważniejsze, czyli na tym, czy ten podkład, w sumie krem BB, będzie jasny dla osób bladych. Nie wiem, czy już wspominałam tutaj wcześniej, ale jest to jedna z droższych opcji na moim kanale, ponieważ w Oli Botanica jest to bardzo taka fajna, naturalna firma. Robi świetne kosmetyki, bardzo dobre składowo, także na tym się tutaj ta marka skupia. To ma być mocno pielęgnujący produkt. Mi się wydaje, że większy nacisk jest nałożony na pielęgnację niż nawet na to wyrównanie kolorytu, ale to zobaczymy. Ja mam odcień 1.0N, chyba od Neutral, i to jest Fair. Jest to najjaśniejszy kolor z całej gamy, jaki jest teraz dostępny z Oli Botanica. Weszły chyba jakieś dwa nowe kolory, natomiast ja mam ten z kolor jeszcze z pierwszej edycji, najjaśniejszy. Jak tu mówią, ma być satynowe, długotrwałe wykończenie. Gdzieś chyba jeszcze wyczytałam, że ma być to podkład kryjący. Covering BB Cream. No dobra. Cena jego to jest regularna 139 zł za, powiem Wam już, ile tu jest mililitrów, 30 ml. I tutaj fajnie też jest napisane na opakowaniu, daje satynowe wykończenie, ma SPF 20, tylko tutaj nie jestem pewna, czy ten SPF w kółeczku UVA to oznacza to, że on tylko chroni przed UVA, czyli przed fotostarzeniem się skóry, czy przed burning, czyli poparzeniem też chroni. Nie wiem, no dobra, ale nas interesuje krycie, wykończenie, a przede wszystkim interesuje nas kolor, więc nie przedłużam i zapraszam do nakładania tego produktu na twarz. Oczywiście już nie omieszkałam go otworzyć dużo wcześniej, bo nie mogłam się doczekać. Kolor jest ciekawy. Myślałam na początku, że on będzie chłodny, jak go wyciągnęłam na rękę, natomiast teraz jak patrzę, on wygląda prawie identycznie jak moja skóra. W ogóle się prawie nie odznaczy, zobaczymy jeszcze, czy się zoksyduje. Faktycznie tutaj wygląda, że krycie ma dość spore. Zobaczcie, tą bliznę po trądziku mi prawie zakrył, jest taki fajny, lepki i lekko się błyszczy. Dobra, dołożę sobie go jeszcze. Taki ma kolor, bardzo ładny. Tu będzie na pewno jeden z takich jaśniejszych kolorów, ale nie najjaśniejszy. Zresztą zobaczycie, za jakiś czas zrobię Wam top 5 najjaśniejszych podkładów do twarzy o różnym wykończeniu. Dobra, nakładamy. Jestem strasznie ciekawa,
jak on się utrzyma przez cały dzień. No wiecie, cena 139 zł. Nie jest to mało. To jest już ponad stówkę za podkład. Tym bardziej, że ja go nie kupiłam żadnej promocji, bo ponieważ po prostu się spóźniłam na kody rabatowe od innych osób. Ale na szczęście zamawiałam jeszcze inne produkty ze stron, więc wrzuciłam sobie go do koszyka też tak jakby przy okazji. Ale ładnie on wygląda. Ładnie się trzyma skóry. Nie odkleja się. Nie daje takiego efektu ciastka już na wstępie. Bardzo mi się podoba. Czy to jest pełne krycie? Bym powiedziała, że takie średnie w stronę pełnego. Ale wiecie co? Przez to, że on jest taki, tak jakby nie miał dużo tego pigmentu w sobie, przez co nie robi się taki efekt od razu cake, takiego ciasta na twarzy. Bardzo mi się podoba, jak to wygląda. Strasznie dużo mi go gąbka wypija, bo ją wyczyściłam. No bardzo mi się ten efekt podoba. Mam wrażenie, że ciągle uciekam z kadru. Tutaj mi nie chce zejść takie pozostałość po wyprysku. Takie to było małe, a blizna taka duża została. W sensie nawet nie blizna. No ja nie wiem, czy tam coś jeszcze jest. W każdym razie kupiłam takie specjalne koreańskie plasterki na wypryski i chyba sobie dzisiaj wieczorem przykleję. Zobaczymy, jak te plasterki się sprawdzą, czy mi to po prostu spłaszczą mi tą zmianę. Dobra, ja nałożę sobie podkład na całą twarz, nałożę korektor i Wam się jeszcze pokażę w nieprzypudrowanym podkładzie, żeby było troszkę szybciej. No powiem Wam, że jak na pierwsze wrażenie jestem bardzo zadowolona z tego podkładu, przede wszystkim dlatego, że jak go rozpracowuję gąbką, to on się trzyma w miejscu, tak jakby nie odkleja się od skóry, przez co w ogóle nie ma już na starcie takiego wrażenia ciastka. Czasami się to zdarza przy nakładaniu podkładów, że już na wstępie widzimy, że on się troszeczkę od skóry odklejał, natomiast jest to takie, wiecie, mało zauważalne z normalnej odległości. To widać po prostu w lustro, jak się spojrzy, a ten podkład nie ma tego w ogóle ani na nosie, ani na brodzie, więc jest duża szansa, że ten podkład będzie bardzo ładnie wyglądać po całym dniu na brodzie i nosie. Jeśli chodzi o krycie, jest to krycie, bym powiedziała, średnie. Ciekawe, czy można sobie dobudować. Zaraz zobaczymy, czy tutaj to się da przykryć. O, palcem wklepane nawet, ale na pewno nie jest to pełne krycie. Ja bym powiedziała, to jest krycie średnie w stronę mocnego. Delikatnie prześwituje, na przykład tutaj delikatnie jakieś tam przebarwienie prześwitują, ale to jest takie mało zauważalne. Piegi w sumie dość dobrze przykrył. Gorzej sobie radzi z zaczerwienieniami. Przydałby się tutaj po prostu jakiś korektor. Wykończenie jest faktycznie satynowe. Nie jest ani mocno takie świetliste, ani matowe. Nie cierpię matowego wykończenia. Bardzo źle się czuję w matowym podkładzie. A ten jest taki, no, bardzo ładny. Słuchajcie, i w ogóle dobrze się ten podkład łączy, na przykład też tutaj z korektorem, nic się nie odkleja, bardzo fajny efekt daje. Może Wam się zbliżę, pokażę, jak wygląda, zwłaszcza tu na brodzie. Tutaj fajnie wygląda i czoło. Dobra, ja sobie tą twarz przypudruję, wykończę cały makijaż, pokażę Wam się, no i zobaczymy, jak ten podkład się, krem BB w sumie, nawet nie podkład, tylko krem BB, zobaczymy, jak się utrzyma. Jeśli chodzi o kolor, to praktycznie jest identyko z moją szyją. Jest bardzo dobrze dobrany, jest lepiej dobrany niż ten podkład z Inglota All Cover. Ten, kurczę, no, mam wrażenie, jakby w ogóle nie było widać różnicy między kremem BB a
moją szyją, więc się mega cieszę, jeśli ten krem BB się sprawdzi, to będzie to dla mnie świetna alternatywa, bo nie dość, że będę miała bardzo dobry kosmetyk kolorowy, to jeszcze będę miała taką prewencyjny kosmetyk na zmarszczki. Także dobra, zrobię cały makijaż i widzimy się za chwilę. Jeszcze zanim się pomaluję, chciałam Wam tylko pokazać, że przy pudrowaniu mam wrażenie, że on tak jakby stracił krycie gdzieś w tych miejscach. Jak zaczęłam go przypudrowywać, to tak założyłam, jakby mi tutaj w tych miejscach stracił krycie. Nie wiem, zobaczymy. Dziwne. Dobra, mamy to. Zrobiłam już cały makijaż, mocno rozświetliłam cerę. Pokażę Wam, jak wygląda wykończony podkład. Tutaj mi delikatnie prześwituje, tak jakby on się nie do końca zgrał z moimi korektorami. Na początku to wyglądało spoko, ale potem się chyba tak delikatnie tutaj poodklejał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać pod koniec dnia. Czoło i broda. Myślę, że całość wygląda naprawdę ładnie. Jeśli chodzi jeszcze o włosy, bo dzisiaj mam takie odbite przy twarzy, to bardzo chciałam podziękować, Dagmarka, Tobie za filmik, który mi podesłałaś na temat stylizowania włosów tutaj przy nasadzie od twarzy i też jeszcze sobie dodatkowo tą technikę zastosowałam przy bokach, żeby te włosy były odbite. Ogólnie mam bardzo cienkie włosy, ciężko mi zrobić tak, żeby wyglądało, że one są takie puchate, ładne, odbite. Więc zastosowałam technikę z filmiku plus jeszcze dwa stylizatory do tego, żeby w ogóle je tak móc odbić od nasady przy czole i po bokach. Także dzięki. Jeśli będziecie ciekawi, jak sobie dodać trochę objętości przy twarzy włosom, to dajcie znać. Jest godzina, słuchajcie, zaraz Wam powiem. Mamy godzinę 13:47. W podsumowaniu zobaczymy się oczywiście wieczorem. Także ja wracam za kilka godzin, a Wy widzicie mnie za moment. Widzimy się po 10 godzinach testu podkładu. Jest 23:50 i podsumuję krótko ten podkład. Podkład krem BB, nie umiem sobie tego wbić do głowy. Na pewno na duży plus jest kolor, on niemal jest identyczny z moją szyją. Na pewno na plus jest krycie, jest, nie powiedziałabym, że ono jest pełne, ono jest tak, to jest takie dobre, średnie krycie w stronę mocnego. Podoba mi się wykończenie, to też jest na pewno plus. Na początku on był dla mnie zbyt matowy, ale z czasem, tak jak widzicie, zrobił się tutaj taki bardziej rozświetlony, tak jak ja lubię. Tutaj to, co mówiłam wcześniej, że coś tam się odkleiło, nie ma znaczenia w ogóle, nic nie widać. Tak samo niechcący bluzą sobie dotknęłam nos, coś tam się starło. Broda wygląda nawet spoko, nie jest taka skejkowana jak przy większości podkładów takich zastygających, które mają dużo pigmentu. Więc to na plus. Słuchajcie, ten podkład jest taki, podkład, krem BB, jest taki wybaczający, bo nawet jak sobie coś dotkniecie, to wklepiecie to palcem i nie widać, że tam było coś tam zmazane albo dotknięte, więc fajnie, bo wystarczy gdzieś tam, wiecie, troszeczkę poklepać. Ja miałam bardzo starty tutaj z nosa krem BB przez bluzę, trochę tam wklepałam i git. No, także to bym powiedziała, że jest na duży plus. Czy coś ma z minusów? No można powiedzieć, że z minusów to jest cena. Jako jeszcze muszę potestować sobie dłużej, żeby stwierdzić, czy to będzie jeden z moich ulubionych podkładów, bo podkładów, no dobra, nazwijmy, że to jest podkład. Na razie moimi ulubionymi podkładami jest Catrice True Skin i Eveline Better Than Perfect, bo ten jest taki mega świetlisty, naturalny, a ten daje piękne krycie i jest jasny.
Także to jest taka pierwsza dwójka i się zastanawiam, czy ten do nich dołączy, bo to jest taki mocny pretendent na podium. Dobra, widzę, że mi się tutaj bateria rozładowuje. Także wam tylko zrobię jeszcze zbliżenie na brodę. Nic się nie zebrało tutaj prawie w bruzdach wargowo-nosowych. I czoło. Wszystko wygląda spoko. Jeśli dotrwaliście do końca tego filmu, zostawcie proszę w komentarzu hasło kropla perfekcji. Bardzo was też proszę o pozostawienie łapki w górę, jakiegoś komentarza, subskrypcji, ponieważ chcę ten kanał rozkręcić i zawierać więcej ciekawych treści, testów kosmetyków, a przede wszystkim testów jasnych podkładów. Będzie mi bardzo miło, jeśli polecicie komuś mój kanał. Może komuś się przydadzą te testy, które tutaj robię i robić będę, bo w tym momencie bardzo mnie jara nagrywanie, lubię to robić. I to jest takie dla mnie satysfakcjonujące i mocno się zaangażowałam w to, żeby robić to regularnie. Dałam sobie takie, jakby powiedzieć, wyzwanie i to, że napisałam, że w każdy czwartek, to jest dla mnie taka motywacja, żeby faktycznie ten odcinek się pojawiał, żeby, wiecie, nie wyjść źle przed wami, że nie dotrzymuję słowa. Dobrze, także to by było tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego filmu. Widzimy się za tydzień w czwartek o 20:30 na moim kanale. Pa!